Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a tym razem będzie o Rodzie Kowlinie oraz o Shell Daniszewski. Zapraszam. Kluczową rolę odegra tutaj Shell. Urodziła się jako Shell Mina Daniszewski 13 lipca 1962 roku. Przyszła na świat w Elizabeth w stanie New Jersey, w Stanach Zjednoczonych oczywiście, jak może wskazywać na to jej nazwisko, miała polskie korzenie. Od strony ojca, bo jej dziadek pochodził z Polski. W czasie II wojny przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam osiedlił się w Nowym Jorku. Ojciec Shell miał na imię Joel i to, co jest najważniejszą informacją o nim i o całej rodzinie Daniszewski, to to, że byli Żydami. To miało znaczny wpływ na ich życie codzienne, na ich tradycje i na wszystko inne. Dziadek Shell, czyli Jacob, a może raczej Jakob, był rabinem. I Joel przejął po nim taką pobożność oraz szacunek do tradycji. Tak jak ojciec był rabinem. Ukończył prestiżową ortodoksyjną uczelnię żydowską na Manhattanie i w 1956 roku poślubił kobietę, która nazywała się Jaylin. Joel pracował jako rzeźnik i to było jego główne źródło dochodu i przygotowywał mięso koszerne. To znaczy ubój musiał odbywać się w określonych warunkach. Jego zarobki były dobre, a nawet bardzo dobre. Wynikało to z tego, że mało osób chciało trudnić się takim zawodem, a spożywane przez Żydów jedzenie musiało być przygotowane wcześniej w określony sposób. Jednak pomimo tego, że nie mógł narzekać na brak pieniędzy, to nie było to jego marzenie. Od dzieciństwa kochał finanse. I tak od poniedziałku do piątku, kiedy chodził do pracy, codziennie mijał finansistów idących na Wall Street. W 1958 roku, czyli 2 lata po ślubie i krótko po narodzinach pierwszego syna, Joel stwierdził, że chce zrezygnować z pracy i zająć się finansami. Wkrótce okazało się, że jego pomysł był niesamowicie dobry, bo coraz szybciej wspinał się po szczeblach kariery. Oprócz tego, że stale uczył się matematyki i potrafił bardzo ciężko pracować, wiedział, jak przekonać klientów. I tak oto Joel zaczął zarabiać w miesiąc tyle, ile wcześniej zarabiał w rok. Cała rodzina radziła sobie na tyle dobrze, że Joel oraz Jaylin zaczęli myśleć o kolejnym dziecku. W 1962 roku na świat przyszła Shell, później w 1964 Eve, a 2 lata później czwarte dziecko państwa Daniszewski, czyli syn Filip. Ku zdziwieniu i zadowoleniu Joela wszystkie dzieci przejawiały talent do matematyki. Mężczyzna miał nadzieję, że któregoś dnia będzie mu dane pracować z dziećmi, a jeśli chodzi o jego dzieci, to najstarszy syn zaczął interesować się medycyną. Po ukończeniu szkoły średniej poszedł na Harvard, a później zaczął prowadzić badania nad rakiem. Ale główną bohaterką tego podcastu jest Shell, czyli drugie dziecko państwa Daniszewski. W wieku 3 lat Shell doznała urazu, który zmienił całe jej życie. Ale słowem wyjaśnienia. W każdy szabat państwo Daniszewski spotykali się z całą rodziną od strony ojca oraz matki, aby zjeść wspólnie rodzinny posiłek. W czasie szabatu ortodoksyjni Żydzi, ale nie tylko, nie używają elektronicznych przedmiotów, mają w tym czasie odpoczywać, więc używanie takich urządzeń jak kuchenka jest zabronione. Z tego powodu Żydzi, w tym rodzina Daniszewski, używali gorącej misy z wodą, która służyła jako samowar. I po zjedzeniu posiłku w rodzinnym gronie, kiedy dorośli poszli napić się do drugiego pomieszczenia herbaty, mała Shell sięgnęła po tę gorącą misę i wylała na siebie wrzątek. Oparzenia były bardzo poważne i bardzo rozległe. Lekarze ocenili, że są to oparzenia 3. stopnia, więc możecie sobie wyobrażać, jak to wyglądało. Dziewczynka była hospitalizowana, spędziła w szpitalu około 6 tygodni, a po tym czasie czekała ją długa rehabilitacja. Ale i tak górną część jej tułowia pokrywała jasnoczerwona, szorstka skóra. Na twarzy Shell nie miała żadnych śladów, ale jej ręce, klatka piersiowa oraz plecy będą naznaczone bliznami przez całe jej życie. Shell była wtedy na tyle mała, że nie pamiętała, co się stało, ale kiedy tylko spojrzała w lustro, dostrzegała rozległe blizny i przez to przez całą szkołę podstawową, później średnią, studia, przez całe życie miała problemy z samooceną. Już jako dziecko nawet latem podczas upałów odmawiała noszenia koszulek z krótkim rękawem, ponieważ bała się spojrzeń ludzi.
Jej rodzice, a w szczególności jej ojciec, będą mieli ogromne wyrzuty sumienia przez to, że nie dopilnowali swojej córki. Kiedy wiele lat później jej rodzeństwo będzie mówiło o relacjach rodzinnych, to wszyscy będą mówili to samo. Joel oraz Jaylene, czyli rodzice Shell, traktowali ją lepiej i na wiele sytuacji przymykali oko, bo chcieli w ten sposób wynagrodzić jej koszmar z dzieciństwa. Joel postanowił wykorzystać te pieniądze, które zarabiał jako finansista i przeznaczył je na zabiegi w Brazylii. Shell miała mieć naprawioną skórę pokrytą bliznami, ale były one na tyle głębokie, że nie dało się ich usunąć całkowicie. Przez co dziewczyna w szkole średniej będzie jeszcze bardziej zamknięta w sobie, jeszcze bardziej nieśmiała, będzie bała się chodzić na basen, pokazywać w krótkim rękawku i będzie na różne sposoby próbować uciekać przed problemami. Na spotkaniach towarzyskich, na domówkach, Shell zazwyczaj musiała wypić dużą ilość alkoholu, aby otworzyć się przed innymi ludźmi. A w domu zazwyczaj zajadała stres, przez co przybrała na wadze i stała się jeszcze mniej pewna siebie. Więc zajadała ponownie stres i ponownie przybierała na wadze. Przypominało to trochę kulę śnieżną. Eve, czyli siostra Shell, powiedziała, że ich ojciec nie potrafił poradzić sobie z tym wypadkiem z samowarem, więc chciał jakoś zadośćuczynić i był bardzo pobłażliwy. Kiedy inne dzieci musiały nosić ubrania po kuzynach, Shell dostawała co tylko chciała. To cytat. W książce na temat tej sprawy pada takie stwierdzenie, że Shell była osobą podatną na wypadki. I wydaje się, że może coś jest w tym stwierdzeniu, bo w wieku 10 lat na obozie żydowskim dziewczyna wpadła do jakiegoś dołu i uderzyła się w głowę. Ponownie musiała jechać do szpitala, trzeba było ogolić głowę i zszyć rany. I po tym wypadku została blizna. A parę lat później, w wieku 16 lat, kiedy bawiła się z rodzinnym, ogromnym psem, ten ją zaatakował i poharatał jej twarz. Musiała pojechać do szpitala i założono jej szwy. A rok później lekarze spotkali ją po raz kolejny, dlatego że podczas imprezy wypadła przez okno i uderzyła głową w szybę. I każde to wydarzenie sprawiało, że stawała się coraz mniej pewna siebie, bo widziała coraz więcej blizn w lustrze. Jeśli chodzi o relacje rodzinne, to Shell najbliżej była z Eve, czyli siostrą młodszą o 2 lata. Dzieliły razem pokój, miały wspólnych znajomych oraz takie same zainteresowania. Były ze sobą niezwykle blisko. Już jako dziewczynki zaczęły planować swoje wymarzone śluby, ale ten beztroski okres dzieciństwa skończył się gwałtownie, kiedy matka Shell zachorowała. Kiedy dziewczynka miała około 10 lat, okazało się, że u jej matki rozwinęła się niezwykle rzadka choroba krążenia. Więc Jaylene musiała wyjechać do innego stanu, aby móc się leczyć, a w tym czasie Shell przejęła wszystkie obowiązki matki. Eve będzie po latach wspominać to tak. Shell była bardzo troskliwa. Musiała wskoczyć w tryb mamy i po prostu zająć się nami. Moja mama często zostawiała ugotowane posiłki w zamrażarkach, ale i tak Shell musiała o wszystko zadbać. W szkole średniej została nieco odciążona, ponieważ ich mama wróciła do domu. W tamtym czasie państwo Daniszewski zauważyli, że chociaż większość ich dzieci ma całkiem dobre wyniki w szkole, Shell ma niskie oceny, łagodnie mówiąc. Jej nauczyciele wskazywali na to, że wydaje się leniwa, niezaangażowana i nie stara się tak jak jej rodzeństwo. I podczas gdy od większości dzieci wymagano bardzo dobrych wyników w nauce, Shell była traktowana inaczej. Oprócz tego, że nie radziła sobie w szkole, często zwierzała się swojej siostrze, że nie potrafi znaleźć znajomych. Koledzy ze szkoły często ją wyśmiewali, na przykład czasami zapraszali ją na jakieś wydarzenie towarzyskie, a potem w otoczeniu innych osób zaczynali się z niej śmiać i mówili, że nie jest dość fajna, aby ją zaprosić. Często śmiali się też z jej wagi oraz z jej blizn, przez co stawała się jeszcze mniej pewna siebie. Z jej perspektywy wyglądało to tak, jakby reszta jej rodzeństwa była normalna, weźmy to słowo w cudzysłowie, a ona była taką czarną owcą. Wszyscy poszli na ten sam prestiżowy uniwersytet, a ona się nie dostała. Musiała iść na uniwersytet stanowy. Ukończyła marketing i dopiero po ukończeniu studiów wyprowadziła się z domu rodzinnego i zamieszkała w akademiku. I chociaż była bardzo nieśmiała i wycofana, sytuacja zmusiła ją do tego, aby wyjść ze strefy komfortu. Shell poznała nowych znajomych, zaczęła otaczać się innymi ludźmi, zaczęła powoli, stopniowo otwierać się, schudła kilkanaście kilogramów, a wraz ze zmianą zewnętrzną szła też zmiana wewnętrzna. Poczuła się na tyle pewnie, że zaczęła umawiać się na randki.
1984 roku ukończyła studia podyplomowe, ale nie do końca wiedziała, gdzie powinna pracować i co chce robić dalej. Jej specjalizacją był marketing, ale nie było to coś, za czym przepadała. Więc jej ojciec, który miał marzenie, że któregoś dnia jego dziecko będzie z nim pracować, zaczął ją namawiać, aby zaczęła szukać pracy w finansach. Miał nadzieję, że szybko znajdzie pana właściwego, zwanego też mężem, i na świecie pojawią się wnuki. Taka praca w finansach byłaby dla niej idealna, ponieważ mogłaby pracować z domu. A jako że Shell nie miała innego pomysłu na siebie, to idąc za radą ojca, zaczęła pracować jako asystentka sprzedaży. Miała okazję współpracować z kolegami po fachu Joela i ci wskazywali na to, że miała taki naturalny dryg do finansów, tak samo jak ojciec. Wkrótce marzenie Joela spełniło się, ponieważ mężczyzna przeniósł córkę do swojej grupy w firmie Merrill Lynch. Niedługo później Filip, czyli najmłodsze dziecko państwa Daniszewski i jednocześnie brat Shell, brat młodszy o 4 lata, dołączył do ojca oraz siostry. Joel zdecydował się na dość odważny krok. Założył spółkę zależną od firmy, w której pracował, i nazwał ją Daniszewski Group. Zarobki całej trójki, czyli zarówno Filipa, Joela, jak i Shell, były bardzo dobre. Więc dziewczyna wyprowadziła się z akademika i zamieszkała do mieszkania należącego do jej ojca, znajdującego się w Nowym Jorku, a jej siostra, czyli Eve, wprowadziła się do mieszkania naprzeciwko. Siostry wróciły do planów z dzieciństwa, związanych ze znalezieniem pana właściwego. Celowo określam tutaj tego mężczyznę jako pana właściwego, dlatego że była to postać wręcz wyśniona. Już w dzieciństwie wyklarował się jego obraz i Shell starała się znaleźć mężczyznę, który spełniałby wszystkie wymagania. To znaczy miał być religijny, miał być Żydem, tak jak ona, miał być rodzinny oraz troskliwy. W jej wizji ten mężczyzna miał dobrze płatną pracę, bo dzięki temu ona mogłaby zrezygnować ze swojej i poświęcić się macierzyństwu. Bardzo chciała wyjść za mąż w ciągu następnych kilku lat, ale jednocześnie nie chciała być desperatką. Mimo wszystko patrzyła na siostrę z zazdrością, dlatego że Eve znalazła pana właściwego. Miała idealnego, według Shell oraz Eve, chłopaka, który spełniał wszystkie wymagania. Został szybko zaakceptowany przez całą rodzinę Daniszewski i zaczął planować ślub. Partner Eve, czyli Mark, urodził się w RPA, a później przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Pracował w finansach i był Żydem, więc wydawało się, że był to mężczyzna idealny dla Eve. Związek został zalegalizowany, Mark został włączony do rodziny Daniszewski i przy wielu okazjach spotykał się z Shell. Po latach mówił tak: mogę powiedzieć, że ogólnie wybór Shell, jeśli chodzi o mężczyzn, nie był dobry. Z niektórymi ludźmi chodziliśmy na podwójne randki, ale ogólnie nie robili dobrego wrażenia. Żaden ze związków Shell nie był poważny. I nie chodzi o to, że ona chciała znaleźć mężczyznę idealnego, bo wkrótce później zaczęła zmieniać swoje wymagania. Chodzi o to, że na jej drodze pojawiali się niewłaściwi mężczyźni. Więc Shell, coraz bardziej sfrustrowana, spędzała coraz więcej czasu ze swoją siostrą oraz jej mężem. Ale nie czuła się z tym dobrze, dlatego że pewnie jej siostra chciała założyć rodzinę, a ona stale spędzała z nimi weekendy. Oprócz wewnętrznego pragnienia związanego z posiadaniem rodziny, pojawiła się też presja ze strony rodziny oraz społeczeństwa żydowskiego. Nie tylko Eve była w małżeństwie, bo Filip oraz Fred, czyli bracia Shell, zdążyli znaleźć żony. Więc przy każdej okazji, przy spotkaniach rodzinnych, rodzina zadawała to samo pytanie. Shell, kiedy znajdziesz męża? Aż któregoś dnia kobieta zadzwoniła do swojej siostry i oświadczyła jej, że poznała pana właściwego. Pana idealnego. Zadzwoniła do niej w środku nocy i powiedziała, tutaj cytat: poznałam bratnią duszę. Jesteśmy w drodze na lotnisko. Łapiemy lot do Vegas i bierzemy ślub. On mówi, że mnie kocha i mówi, że będziemy żyć długo i szczęśliwie. Wtedy do ślubu nie doszło i Shell tak naprawdę wróciła do swojego apartamentu, bo siostra zdążyła jej wytłumaczyć, że branie ślubu z nieznajomym może nie jest tak dobrym pomysłem, jak mogłoby się wydawać. I na drugi dzień dowiedziała się więcej o tym mężczyźnie. Miał 25 lat, a tutaj trzeba wspomnieć o tym, że w momencie, kiedy Shell go poznała, miała 36 lat. Mężczyzna nazywał się Roderick Kowlin, był przez wszystkich nazywany Rod, i do spotkania doszło przypadkiem, bo Shell przewróciła się na schodach i upadła na Roda.
Wtedy on zapytał: wyjdziesz za mnie? I chociaż obrócił tę całą sytuację w żart, kiedy poszli na drinka, powiedział, że jego pytanie było całkiem poważne. Mieli mnóstwo wspólnych tematów do rozmów, okazało się, że Rod również jest Żydem, tak samo jak Shell, ma wiele podobnych zainteresowań i pragnie tego samego co ona, czyli pragnie założyć rodzinę. Więc można powiedzieć, że dla Shell było to jak grom z jasnego nieba. Nie spodziewała się, że pozna mężczyznę takiego jak Rod i tym bardziej okoliczności tego spotkania przypominały raczej komedię romantyczną. Więc jeszcze tego samego wieczoru uznała, że to na niego czekała całe swoje życie i jest pewna, że to on zostanie jej mężem. I tak jak to czasami bywa, kiedy Shell poznała kogoś, kogo uważała za pana właściwego, okazało się, że raczej dopasowuje swoje wyobrażenia do tego mężczyzny i stara się w pewien sposób nagiąć rzeczywistość. Ale o tym przekona się dopiero później. Wtedy była przeszczęśliwa i zakochana po uszy, więc postanowiła przedstawić Roda całej swojej rodzinie. I zaskoczenie to eufemizm w tym przypadku. Eve oraz jej mąż byli najbardziej zdziwieni wyborem partnera. Dlatego, że kiedy wcześniej chodzili na randki wraz z Shell, widzieli, że była bardzo ostrożna, zdystansowana, wahała się przed podjęciem decyzji, a teraz rzuciła się temu obcemu mężczyźnie w ramiona. Mijały kolejne dni, a ta relacja rozwijała się coraz szybciej. Rod zaczął opowiadać Shell, że jest początkującym przedsiębiorcą i chce rozwijać swoją karierę. Natomiast kiedy Shell oświadczyła mu, że pracuje jako finansistka i zarabia całkiem dobre pieniądze, był bardzo podekscytowany i wydawało się, że jeszcze bardziej zakochany. Zaczął obsypywać ją prezentami. Shell codziennie dostawała bukiety kwiatów, czekoladki i tym podobne, a jej siostra zauważyła, że przywiązanie oraz zakochanie Shell wynikało raczej z tego, że Rod był zdecydowanym mężczyzną i było, i to zdecydowanie ten charakter, było to coś, czego brakowało innym potencjalnym partnerom. Jeśli chodzi o to, kim był Rod, to oprócz tego, że wychowywał się w Nowym Jorku, jego ojciec prowadził pralnię chemiczną, a później został finansistą, podczas gdy jego matka pracowała jako farmaceutka. Rod miał tylko siostrę, starszą, o imieniu Aviva. Nie uważał się za ortodoksyjnego Żyda, nie przestrzegał koszerności oraz wielu innych tradycji. Ale obchodził żydowskie święta, oficjalnie uważał się za Żyda i zaczął traktować religię jako priorytet od momentu, kiedy zaczął spotykać się z Shell. Rod był z pozoru bystry, czarujący, elokwentny, ale miał też stronę, której nie pokazywał Shell. Jako chłopiec zaczął znęcać się nad zwierzętami. Lubił obserwować ich ból. Zdarzały się takie sytuacje, że łapał dzikie zwierzęta i wkładał im do ust petardy albo okaleczał je na inny sposób. I to jego matka zauważyła takie zachowania u swojego małego syna, ale nie wiedziała, co powinna z tym zrobić. Poszła z nim do psychologa i później do psychiatry, ale ci nie potrafili wskazać sensownego rozwiązania. Więc Rod dorastał w takim poczuciu, że może krzywdzić bezkarnie inne istoty. Jego rodzice wkrótce przestali zwracać uwagę na jego zachowanie, ponieważ próbowali wytłumaczyć sobie to w ten sposób, że każde dziecko ma jakieś dziwactwa. Tym bardziej, że w wieku nastoletnim stał się bardziej skryty i stał się celem kolegów z klasy. Wielokrotnie dochodziło nie tylko do agresji słownej, ale też do aktów przemocy, co wydawało się potęgować agresję, którą Rod skrywał wewnątrz. Kiedy był jeszcze nastolatkiem, pojawiły się pewne problemy rodzinne. Chodziło o to, że jego ojciec, czyli Dave, nie dawał sobie rady z pralnią, którą prowadził, nie przynosiła ona zysków, więc musiał zmienić pracę. Jego teść, czyli dziadek Roda, zaproponował mu pracę u siebie w firmie jako makler. Ale firma wkrótce upadła i Dave uważał, że była to wina jego teścia. Rod czuł, że jego ojciec został potraktowany niesprawiedliwie, więc aby wyrównać rachunki, powiedział, że jego dziadek wykorzystywał go seksualnie. Dzięki temu udało się zdobyć pieniądze i Dave założył nową firmę. Lata później Rod wycofał się z tego oskarżenia i powiedział, że zostało ono sfabrykowane, aby pomóc ojcu. Shell o tym wiedziała i, jak mogłoby się wydawać, podejrzewała, że Rod ma też ciemną stronę. Więc powiedziała o tym swojej siostrze, a jej siostra, czyli Eve, zaczęła jej doradzać, aby nie wiązała się z tym mężczyzną. Ale Rod i Shell byli gotowi sformalizować swój związek. Zorganizowano przyjęcie zaręczynowe, zaproszono obydwie rodziny i rodzina Roda przekonywała, że mężczyzna wydaje się szaleńczo zakochany w swojej partnerce, natomiast Shell jest oczarowana Rodem.
Jej rodzice pokochali przyszłego zięcia, bo był on taki, jak sobie wymarzyli. Chciał założyć rodzinę i przy tym wspierał swoją dziewczynę. Joel, czyli ojciec bohaterki tego podcastu, zaproponował, że to on zapłaci za ślub. Wszyscy na to chętnie przystali, a po jakimś czasie okazało się, że rodzice Roda, czyli Dave oraz Carol, zaczęli wykorzystywać pieniądze Joela. Wymyślali jakieś misterne dekoracje, zapraszali coraz więcej osób, ale granice przekroczyli dopiero w momencie, kiedy zaproponowali, że sprowadzą swojego rabina. Joel, czyli ojciec Shell, również był rabinem i poprowadził ceremonie ślubne swoich dzieci. Więc uznał, że to oczywiste, że poprowadzi też ceremonię Shell, czyli swojej najstarszej córki, ale tak nie było. I to panna młoda musiała przekonać ojca, aby odpuścił, ponieważ nie chciała, aby obie rodziny były ze sobą skłócone. W końcu doszło do ślubu i wszyscy wydawali się być podekscytowani nowym rozdziałem w życiu Shell oraz Roda. Zostało zorganizowane wielkie, tradycyjne żydowskie wesele. Po ślubie Rod wprowadził się do Shell, do mieszkania, które formalnie należało do jej ojca, i para wyjechała na miesiąc miodowy. Dopiero podczas tych kilku dni Shell zaczęła dostrzegać przebłyski tego, jaki Rod był naprawdę. Kiedy para wróciła do Nowego Jorku, Joel postanowił połączyć dwa mieszkania, czyli to, w którym mieszkała Shell oraz to, w którym wcześniej mieszkała Eve, w jedno. Dzięki czemu jego córka oraz zięć mogli zacząć myśleć o powiększeniu rodziny oraz o przeznaczeniu tego dodatkowego miejsca na pokoje dla dzieci. Już kilka dni po wprowadzeniu się do tego dużego apartamentu złożonego z dwóch mieszkań, Shell oraz Rod pokłócili się, ponieważ Rod jako prezent ślubny dostał duży obraz namalowany przez, uwaga, polskiego artystę. Obraz nazywa się Zamek Królowej Pik i został namalowany przez Tomka Sentowskiego. Jeśli Was to ciekawi i macie chwilę, to możecie sobie wygooglować ten obraz. Ja nie mogę go tutaj wstawić ze względu na prawa autorskie, ale w skrócie powiem, że jest to surrealistyczny obraz, na którym widać wiele dziwnych postaci. Dominuje czerwień, można zauważyć kręte schody, postacie z takimi dziwnymi, zwierzęcymi twarzami. I przez to, że ten obraz jest ambiwalentny i specyficzny w odbiorze, Shell powiedziała, że na pewno nie zawiśnie na ścianie w ich domu. Przypomniała, że jego rodzice powiedzieli, że mogą wymienić ten obraz w razie, gdyby im się nie podobał, ale wtedy Rod się oburzył i powiedział, że jest to prezent i nie chce sprawić przykrości rodzicom. Więc Shell ponownie postanowiła się dostosować i Rod zawiesił ten obraz w centralnym miejscu w domu, tuż nad kanapą. Shell wprost nienawidziła tego tworu. Kiedy tylko patrzyła na ten obraz, przypominało jej się wszystko, czego w nim nie lubi. Ale jak na ironię, będzie to ostatnia z rzeczy, którą zobaczy w swoim życiu. Ale o tym później. Ale jak się okazało, ten konflikt związany z prezentem ślubnym był tylko preludium. Bo Rod pokazał swoją prawdziwą twarz. Owszem, potrafił być czarujący, charyzmatyczny, ujmujący, ale był też kontrolujący oraz nieznoszący sprzeciwu. Więc w większości sytuacji Shell, która z natury unikała konfliktów, starała się załagodzić sytuację. Małżeństwo nie było dla niej priorytetem. Skupiła się na powiększaniu rodziny. Miała wtedy już 37 lat i miała problemy z płodnością. Para starała się o dziecko przez pierwsze kilka miesięcy po ślubie, ale za każdym razem test ciążowy był negatywny, więc para zdecydowała się na in vitro. A parę miesięcy później dwie rodziny, czyli rodzina Daniszewski oraz Kowlin, powitali na świecie Anę, urodzoną 12 października 2000 roku. Shell była przeszczęśliwa oraz była wdzięczna za to, że pomimo pewnych problemów udało jej się zajść w ciążę i urodzić zdrowe dziecko. Rod z początku wydawał się tak samo jak Shell zaangażowany, ale kilka dni po narodzinach Anny oznajmił, że wyjeżdża. Nie wspomniałam o tym na początku, ale muszę teraz o tym powiedzieć. Rod uwielbiał grać w tryk-traka. Dla Shell nie był to problem, kiedy Rod oznajmił, że musi wyjechać na turniej. Może na początku miała pretensje, że zostawił ją samą w domu z małą córką, ale wkrótce odpuściła. Wiedziała, że jest to ogromna pasja Roda i stwierdziła, że lepiej jest wspierać męża. Kiedy wrócił z tego turnieju, zaczęli dyskutować o zarobkach, finansach, o pracy. I chociaż Rod początkowo zapewniał Shell, że jest początkującym, aspirującym przedsiębiorcą, to po ślubie okazało się, że jest bezrobotny, a jego biznes upadł.
Shell była jedyną osobą, która zarabiała pieniądze w tej rodzinie, ale dzięki jej sporym zarobkom para mogła sobie na to pozwolić. Z tym, że w jej wizjach zawsze wyglądało to tak, że ona jest tą, która zostaje w domu z dziećmi i je wychowuje, a mąż jest tym, który zarabia. Więc zaczęła przekonywać Roda, aby znalazł pracę, a wtedy on powiedział, że chciałby zostać mistrzem tryk-traka. I do tego potrzeba środków, więc Shell zaczęła mu dawać pieniądze, on zaczął jeździć na turnieje, ale pieniędzy nadal nie było. Tryk-trak nie był tak popularny jak szachy, więc nie było tak dobrych nagród oraz sponsorów i z tego powodu Rod tracił tylko pieniądze. Ale jego żona przymykała na to oko, bo dla niej priorytetem wtedy była córka. Zazwyczaj każdy dzień wyglądał podobnie. Shell wstawała rano i wychodziła do pracy, a Rod zostawał w domu. Po wyjściu Shell do ich domu przychodziła niania o imieniu Rose, która opiekowała się Anną, ponieważ Rod stwierdził, że to jest ponad jego siły. A kiedy Shell dała mu do zrozumienia, że nie podoba jej się, jak funkcjonują w tym małżeństwie, odpowiedział, że ma świetny plan na biznes. Zaczął wykupywać domeny internetowe. Polega to na tym, że Rod kupił, załóżmy, domenę o nazwie truecrime.com i jeśli ktoś chciałby założyć firmę o takiej nazwie i chciałby mieć taką samą domenę, to musiałby ją wykupić od Roda. Więc Rod wykupił kilkanaście, a może i nawet kilkadziesiąt takich domen, spodziewając się, że za kilka miesięcy firmy zaczną do niego pisać, prosząc go o odkupienie domen. Ale tak się nie stało. Więc wymyślił kolejny lukratywny, w cudzysłowie, plan. Zaczął inwestować pieniądze na giełdzie online, z tym, że okazało się, że jest to jakaś fałszywa strona wyłudzająca pieniądze od użytkowników, więc ponownie stracił tylko pieniądze. A właściwie Shell straciła, bo to ona inwestowała we wszystkie jego projekty. Więc kiedy i ten plan nie przyniósł zysków, Rod wrócił do gry w tryk-traka. Wstawał po południu, po tym jak jego żona wychodziła do pracy, a niania przychodziła zająć się córką i spędzał cały dzień na komputerze grając z przeciwnikami online. Czasami wychodził na siłownię, spotykał się ze znajomymi lub wyjeżdżał na turnieje tryk-traka. Ale poza tymi kilkoma aspektami w jego życiu nie było nic innego. To znaczy nie szukał pracy, nie poświęcał czasu rodzinie i nie planował tego zmieniać. Rodzina Shell zaczęła dostrzegać ten brak zaangażowania ze strony Roda i zaczęła go nazywać pasożytem. Wielu członków rodziny Shell zauważyło podczas różnych spotkań rodzinnych czy jakichś świąt, że Rod przy innych obraża swoją żonę. Najczęściej kpił z jej wyglądu, z jej blizn powstałych w dzieciństwie, pomimo tego, że wiedział, że Shell ma ogromne kompleksy z tym związane. Śmiał się z różnicy wieku, z tego, że Shell miała już prawie 40 lat i wypominał jej to przy członkach rodziny. Shell zaczęła oddalać się od męża i coraz więcej czasu poświęcała na pracę. Było to też związane z tym, że zarabiała jako jedyna osoba w tej rodzinie, więc musiała zapewnić córce, sobie oraz mężowi byt. Starała się przekonać Roda, aby więcej czasu poświęcał córce i aby nie musiała opłacać niani, ale Rod na swój sposób zinterpretował jej słowa i zaczął zapraszać swoich rodziców. To Dave oraz Carol zaczęli zajmować się małą Anną. Shell, mówiąc krótko, nie przepadała za swoimi teściami. Tak samo jak Rod krytykowali jej wygląd i wytykali jej nawet najmniejsze błędy. Ale to, że obrażali jej rodziców, było dla niej nie do zniesienia. Mimo tego, że to małżeństwo zaczęło powoli rozpadać się od środka, Shell nie chciała brać rozwodu. Wychowywała się w ortodoksyjnej rodzinie i bała się, jak inni będą postrzegać rozwód. Więc ze strachu przed opinią innych ludzi nie podejmowała żadnych działań i takie małżeństwo wyglądało przez kolejne lata. W 2004 roku, czyli w wieku 42 lat, Shell zaczęła namawiać Roda na kolejne dziecko. Podjęli kolejną próbę in vitro i tym razem Shell zaszła w ciążę z bliźniakami. Ze względu na wiek, lekarze od początku powtarzali Shell, że ta ciąża może być zagrożona i istnieje spore ryzyko poronienia. Ale Shell i tak pracowała przez cały okres ciąży, ponieważ chciała zapewnić rodzinie wszystko, co najlepsze. Ciąża była bardzo wyczerpująca i przez pierwsze dwa trymestry kobieta stale krwawiła. Ostatni trymestr spędziła w łóżku, ponieważ lekarze nakazali jej leżeć, ale pomimo tego w siódmym miesiącu ciąży trafiła do szpitala z silnym bólem.
doszło do oderwania łożyska i życie Shell oraz bliźniaków było zagrożone. Lekarzom udało się uratować pacjentkę, ale dzieci nie przeżyły. Jej życie było zagrożone, ponieważ, jak określili lekarze, chorowała na chorobę podobną do hemofilii. Jej krew nie mogła krzepnąć, przez co prawie się wykrwawiła, ale udało się ją uratować i to jej rodzina, jej rodzice oraz siostra byli z nią w najtrudniejszych momentach. Nierod. Mężczyzna te kilka dni spędził w domu, ponieważ opracowywał wspaniały plan na biznes. A po kilku dniach przyszedł do szpitala, do Shell, i powiedział, że zamierza pozwać szpital. Gdyby udało się wygrać jakieś pieniądze, to w głowie Roda wyglądało to tak, że on również zacząłby zapewniać rodzinie byt. Bo chciał traktować te pieniądze jako zarobek. Ale Shell nie zgodziła się na to, aby pozwać szpital. Była zdruzgotana po śmierci bliźniaków, nie miała wsparcia w mężu, który nieustannie przypominał jej, że nie potrafiła zrzucić zbędnych kilogramów po ciąży. Bardzo chciała mieć kolejne dziecko, a czasu było coraz mniej. Więc kilka miesięcy po wyjściu ze szpitala zaczęła znowu próbować z in vitro. Zaszła w ciążę i tym razem ciąża przebiegła bez żadnych komplikacji. 26 września 2006 roku na świat przyszedł syn, Miles. Shell była skupiona na wychowywaniu dzieci i jej wygląd miał dla niej mniejsze znaczenie, co Rod nieustannie jej przypominał. Stracił nią zainteresowanie i zaczął szukać miłości online. Założył konta na wszystkich znanych portalach randkowych, a później zaczął wypisywać do prostytutek. Założył nawet konto na portalu randkowym JDate, czyli portalu dla Żydów. W tamtym czasie był coraz bardziej zaangażowany w grę w tryk-traka i uważał, że któregoś dnia zostanie mistrzem, tak powtarzał Shell, ale kiedy patrzyło się na niego z dystansu, można było zauważyć, że jego pasja przerodziła się w obsesję. Spędzał co najmniej kilkanaście godzin dziennie przy komputerze i aby nie spać, zaczął zażywać substancje psychoaktywne. Kiedy bliscy zaczęli pytać Shell, dlaczego nadal jest z Rodem, odpowiadała, że przecież kocha męża i nie chce go zostawiać. Jego zachowanie przy okazji spotkań towarzyskich było nieakceptowalne, a był to tylko wierzchołek góry lodowej, który była w stanie zauważyć rodzina Shell. Przy jej rodzinie oraz znajomych nazywał ją grubą, brzydką i brudną i uważał, że jest to zabawne. A jej rodzice czy siostra nie wiedzieli o tym, że mężczyzna coraz częściej wyjeżdża na turnieje tryk-traka i marnuje pieniądze Shell na rozgrywki, z których nic nie miał, oraz wydaje ciężko zarobione pieniądze swojej żony na randki z kobietami w innych miastach. Tak mijały kolejne miesiące i idąc chronologicznie, w 2008 roku zbliżała się rocznica ślubu Shell oraz Roda. W dniu rocznicy Rod nie wylogował się z komputera, przez co Shell zauważyła dziesiątki wiadomości na jego poczcie. Te maile jednoznacznie wskazywały na to, że mąż ją zdradzał, ale kiedy zaczęła analizować tę sytuację, uznała, że rozwód nie ma sensu, bo Miles oraz Anna powinni mieć ojca. Sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna, dlatego że te emocje, które Rod chował w sobie, stale narastały. I Shell nawet pisała do swojej przyjaciółki, tutaj cytuję, boję się, że jeśli z nim zostanę, to coś złego przydarzy się mi lub moim dzieciom. A tutaj inny SMS. Jestem bardzo zaniepokojona i bardzo przestraszona. Boję się, że w przyszłości cały jego gniew i wściekłość może spowodować coś złego. Patrząc na to, jaki Rod ma temperament, boję się zostawić go sama z dziećmi. Przynajmniej tak to wygląda teraz, więc staram się być z Anną oraz Milesem cały czas. Jeśli nie będziemy razem, a on wybuchnie, nie będzie tam nikogo, aby ich ochronić. I chociaż sytuacja w domu stawała się coraz gorsza, a atmosfera była coraz bardziej napięta, to Shell coraz lepiej radziła sobie w pracy. W tamtym momencie Shell zarabiała około 420 tysięcy dolarów rocznie, co dawało około 35 tysięcy dolarów miesięcznie. Rodowi udało się znaleźć pracę i zarabiał około 93 tysiące rocznie w firmie zajmującej się ochroną. Jego współpracownicy oraz przełożeni zeznali później na policji, że mężczyzna potrafił znikać na kilka godzin z biura, a kiedy był obecny, to nie wykonywał swoich zadań i grał głównie w tryk-traka online. Wracał do domu i wszystkie swoje emocje wyładowywał na Shell oraz na dzieciach.
dawał do zrozumienia, że gdyby to miało zależeć od niego, to nie poszedłby do pracy. Więc wszyscy czekali na weekend, aż pojedzie na turniej Tryk Traka i wtedy jego żona oraz dzieci mogły odpocząć. Któregoś dnia, kiedy Rod wyjechał na weekend, Shell napisała w swoim dzienniku tak. Jest cudownie bez niego. Dzieci są tak szczęśliwe. Ale kiedy mężczyzna wrócił pod koniec tygodnia, wszystko się zmieniło i znów było źle. Shell będzie później opowiadać znajomym oraz bliskim, że podczas niedzielnej kolacji Rod wybuchł przy stole i zaczął krzyczeć na Shell. Miał wtedy powiedzieć tak. Jestem tak zły, że muszę odłożyć widelec, bo inaczej wbiję ci go w gardło. Po tej sytuacji jego żona uznała, że jest na tyle niebezpieczny, że nie powinien mieszkać z nią oraz z dziećmi, więc wynajęła dla niego mieszkanie. Mieszkał niedaleko i to Shell płaciła za wynajem. Płaciła około $2200. Rod początkowo cieszył się z tego, że będzie mógł mieszkać sam i nie będzie musiał przystosowywać się do reszty rodziny, ale wkrótce dowiedział się, co tak naprawdę planowała Shell. Kilka dni po przeprowadzce kobieta spotkała się z prawnikiem, który miał reprezentować ją podczas rozwodu. Ten prawnik później powie, że Shell była niezdecydowana i przestraszona. Bała się odejść od męża, ale, tutaj cytuję, chciała iść naprzód. Jednocześnie martwiła się o to, jak Rod zareaguje na to. Więc przed oficjalnym złożeniem wniosku starała się udawać, że wszystko jest w porządku i nie powiedziała nic o rozwodzie ani Rodowi, ani dzieciom. Aby utrzymać te pozory, pojechała nawet z mężem oraz dziećmi na wakacje do New Jersey i chociaż opłaciła osobne pokoje, to starała się udawać, że nadal są rodziną. Zdaje się, że w tamtym czasie kobieta zdobyła się na odwagę i powiedziała mu o swoich planach. Więc przed planowanym powrotem do Nowego Jorku opuścił rodzinę i pojechał do Las Vegas, aby grać w Tryk Traka ze swoją kochanką. Następnie wrócił do Nowego Jorku i zostawił wszystkie swoje rzeczy u Shell, ponieważ oczekiwał, że żona wypakuje jego walizki, ale kiedy zauważył, że tego nie zrobiła, rzucił ją na podłogę i wpadł we wściekłość. Niania, która opiekowała się Anną oraz Milesem, w tamtym momencie weszła do domu i zauważyła całą tę sytuację. Chciała wezwać policję, ale Shell przekonała ją, aby tego nie robiła i powiedziała, że sama porozmawia z Rodem. Jak można wyczytać w raportach policyjnych, tego samego dnia kobieta wysłała maila do swojego męża, który brzmiał tak. Opuściłeś nas podczas rodzinnych wakacji. Byłeś pełen gniewu. Przekroczyłeś granicę, kiedy chwyciłeś mnie za koszulkę i popchnąłeś na schody. To nie było w porządku, a nasze dzieci były świadkami takiego zachowania. Rodrick, one widzą twoje zachowanie i myślą, że traktowanie ludzi w ten sposób jest w porządku. Lub myślą, że bycie traktowanym w taki sposób jest w porządku. Nie mogą myśleć, że przemoc fizyczna jest opcją radzenia sobie z gniewem. Jakbyś się czuł, gdyby Anna była z mężczyzną, który znęca się nad nią fizycznie? Korzystając z rad bliskich, Shell spakowała wszystkie pozostałe rzeczy Roda do torby i wystawiła ją przed mieszkanie. Kiedy zadzwoniła po niego, aby odebrał swoje rzeczy, wpadł do jej mieszkania i całe je zdemolował. Rzucił się na Shell i zaczął krzyczeć do dzieci, że ich okropna matka próbuje się z nim rozwieść, że próbuje rozbić ich rodzinę. Kiedy zaczęto mu grozić, że zostanie wezwana policja, wrócił do swojego mieszkania i zaczął wysyłać SMS-y o dziwnej treści do Shell. To znaczy, to były wiadomości złożone z przypadkowych słów, które Rod wysyłał jedna za drugą. Można powiedzieć, że przyjął inną formę nękania. Tego samego dnia i przez kolejne dni dzwonił oraz wysyłał SMS-y do rodziców Shell. Jego działanie miało na celu albo wystraszenie swojej żony, albo odegranie się na niej w taki dziwny sposób. Początkowo Shell zaczęła panikować, zastanawiała się nad tym, aby zrezygnować z rozwodu i chciała to zrobić, ale jej rodzina przekonała ją, że to będzie najlepsza decyzja w jej życiu. Więc próbowała opanować emocje, ale one znów sięgnęły zenitu, kiedy Rod zagroził, że znów wprowadzi się do mieszkania. Próbowała skontaktować się z adwokatem, aby dowiedzieć się, co mogłaby zrobić, a kiedy ten nie odbierał telefonu, napisała do niego SMS-a o treści Rod wybuchł. Powiedział, że wróci do mojego mieszkania i mnie z niego wykopie. Co powinnam zrobić? On przynosi swoje rzeczy z powrotem. Adwokat był w tamtym czasie zajęty, więc nie odpisał na jej SMS-y. Shell więc postanowiła zwrócić się do swojej siostry. Napisała, być może będę musiała zadzwonić na policję.
Mogę potrzebować Twojej pomocy, więc jeśli jesteś w pobliżu, to wiedz, że może zdarzyć się nagły wypadek. Kiedy siostra do niej zadzwoniła, pytając, co się dzieje, dlaczego Shell tak bardzo panikuje, ona odpowiedziała, że musi wydostać się z tego mieszkania, bo bała się o swoje życie. Następnego dnia spotkała się ze swoją siostrą oraz później z adwokatem. Przekazała list, który napisała do Roda. Napisała w nim, że nadszedł czas, aby zakończyć to małżeństwo. Nie jest ono dobre dla nikogo. I z jednej strony Shell bała się przekazać ten list Rodowi, ponieważ bała się, jak zareaguje, ale z drugiej strony bała się, że jeśli go nie przekaże, to będzie tylko gorzej. Próbowała zabezpieczyć się na inne sposoby. Między innymi wystosowała prośbę o wydanie zakazu zbliżania się. Pismo dołączono do raportów policyjnych i ja teraz przeczytam fragment. Moja sytuacja jest pilna i jestem zdesperowana. Bez interwencji sądu pozwany zamierza kontynuować groźby, przez które ja oraz moje dzieci jesteśmy w niebezpieczeństwie. Ta sytuacja powstała wyłącznie dlatego, że postanowiłam stanąć w swojej obronie i położyć kres dominującym postawom oskarżonego. W maju 2009 roku Shell pojawiła się w sądzie i opisała swoją sytuację. Jej rodzice starali się ją wspierać i towarzyszyli jej w sądzie. Udało jej się uzyskać opiekę nad dziećmi, wyłączność do mieszkania oraz zakaz zbliżania się. Był to ważny krok w jej życiu, ponieważ na przykład mogła wtedy zmienić zamki, a wcześniej nie mogła tego zrobić. Niby był to mały krok, ale sprawiał, że czuła się bardziej bezpiecznie. Mimo wszystko jej mąż próbował dostać się do tego mieszkania, więc powiadomiono portierów, aby wezwali policję, kiedy sytuacja stanie się nieprzyjemna. Shell musiała też zrobić wiele kopii zakazu zbliżania się. Musiała to zrobić, bo amerykańskie prawo działa w ten sposób, że jeśli jakaś osoba nie ma przy sobie tego dokumentu, to policja nie może aresztować czy upomnieć osoby, która jest objęta tym zakazem. I na przykładzie innej sytuacji, czyli sprawy rodziny Battaglia, która została omówiona na tym kanale, wiadomo, że jednak lepiej się zabezpieczyć, dlatego że kobieta, która w przypadku tamtej sprawy wystosowała prośbę o zakaz zbliżania się i miała ten dokument, była bezsilna wobec prawa, bo kiedy jej mąż zaczął ją atakować i wezwała policję, to dostała informację zwrotną, że nikt nie może nic zrobić. Zostały zaplanowane kolejne rozprawy i Shell stale utwierdzała się w przekonaniu, że jednak jej małżeństwo z Rodem powinno się skończyć. Rod zwierzał się swoim znajomym, że Shell kiedyś zrobiła sobie operację piersi, ale później implanty zostały usunięte, a dopiero w 2009 roku, kiedy chciała wziąć z nim rozwód, ponownie włożono implanty, więc dla Roda był to znak, że Shell chce ruszyć dalej. W mailu do swojego przyjaciela pisał tak. Shell kupiła mi większość moich ubrań. To ona zapłaciła za wszystkie podróże oraz nasze wakacje. W innych wiadomościach obliczał, ile on zarabia, a ile Shell. I nie potrafił pogodzić się z tym, że żona zarabiała od niego około 5 razy więcej. On zarabiał niecałe 90 tysięcy dolarów rocznie, natomiast Shell dostała ponad 420 tysięcy dolarów plus dostała premię. Było to dla niego upokarzające, więc chciał poczuć się lepiej i zadzwonił do jej pracodawcy, mówiąc, że jego żona zażywa nielegalne substancje, że jest osobą uzależnioną i ma zaburzenia odżywiania, więc powinna zostać skierowana na testy. Jeszcze tego samego dnia przełożony zaprosił Shell do swojego biura i wtedy było jej ogromnie głupio, że musiała tłumaczyć swoją skomplikowaną sytuację rodzinną i przekonywać swojego szefa, że nie jest osobą uzależnioną i to jej jeszcze mąż chce, aby straciła pracę. Skierowano ją na testy, które potwierdziły jej słowa. Nie zażywała żadnych substancji, a to, co powiedział Rod, było nieprawdą. Sytuacja zaczęła się jeszcze bardziej komplikować, ponieważ Rod naciskał na to, aby móc widywać się z dziećmi. Natomiast Shell, która chciała wziąć rozwód, chciała też ze względu na wiarę dostać rozwód żydowski. A żeby to zrobić, obie strony muszą przedstawić odpowiednie dokumenty w sądzie żydowskim, w którym potwierdzają, że małżeństwo się rozpadło i tutaj cytując, kobieta jest do dyspozycji każdego mężczyzny, a mężczyzna jest do dyspozycji każdej kobiety. Jeśli chodzi o judaizm, to wygląda to tak, że nawet jeśli para ma rozwód zgodnie z prawem, to nadal w świetle
religii są oni małżeństwem, póki nie uzyskają getta, czyli tego dokumentu. A Shell była osobą bardzo wierzącą, została wychowana w ortodoksyjnej rodzinie i chciała, aby wszystko było zgodnie z jej wiarą. Gdyby związała się z innym mężczyzną bez tego dokumentu, byłby to grzech. Rod wiedział, jak bardzo jej na tym zależy, więc postanowił wykorzystać to jako kartę przetargową. Złożyłby odpowiednie dokumenty pod warunkiem, że Shell pozwoliłaby mu się widywać z dziećmi, poprosiłaby o zniesienie zakazu zbliżania się. I ona to zrobiła. Rod mógł widywać się z Milesem oraz Anną w większości dni w tygodniu oraz dzieci miały przyjeżdżać do niego co drugi weekend. Shell wiedziała, że nie obowiązuje już żadna ochrona, więc powiedziała swojej siostrze, że boi się, że Rod ją zabije. W mailu pisała, że Lampard nie może zmienić swoich centek i boi się posyłać dzieci do ojca, ponieważ Anna oraz Miles boją się Roda. Jednocześnie powiedziała, że zastanawia się nad tym, aby zrezygnować z rozwodu i wrócić do Roda. I to dzięki rodzinie Shell zyskała trochę pewności siebie i utwierdziła się w przekonaniu, że ten mężczyzna nie jest dla niej dobry i z pewnością nie powinna do niego wracać. Nie martwiła się o siebie. Najważniejszym argumentem było to, że nie chciała, aby dzieci patrzyły, jak znęca się nad nią. A kiedy on zauważył, że Shell nie jest skłonna do negocjacji, postanowił zrobić wszystko, aby żałowała swojej decyzji. Włamał się na jej pocztę i ukradł wszystkie dokumenty, które były wymieniane zarówno z bliskimi, jak i z prawnikiem. Przeczytał o sobie bardzo wiele złych rzeczy. Ale co ważniejsze i co jeszcze gorsze, dowiedział się, jaką Shell przyjmie taktykę podczas sprawy rozwodowej. Zainstalował na jej komputerze jakiś program, dzięki któremu mógł bezpośrednio do siebie wysyłać wszystkie wiadomości, które Shell wysyłała do innych. Przy czym wszystkie jego ślady były kasowane, przez co Shell nawet nie wiedziała o tym, że mąż śledzi każdy jej ruch. Dowiedziała się o tym przypadkowo, kiedy Rod powiedział swojemu prawnikowi o tym, że Shell zamierza zapisać Annę do drogiej prywatnej szkoły. Powiedział, że nie zgadza się na to, aby płacić tak wielkie pieniądze za czesne, ale nie mógł o tym wiedzieć, ponieważ Shell wysłała maila do dyrektora tej szkoły i nie powiedziała nikomu innemu o swojej decyzji. Domyśliła się, co Rod zrobił, więc powiadomiła wszystkich swoich bliskich oraz swoich prawników, aby od teraz wysyłali do niej tylko SMS-y lub dzwonili. Ale i na to Rod znalazł sposób, ponieważ zhakował jej konto i odzyskał wszystkie SMS-y oraz rejestry telefoniczne. Zapisał sobie wszystkie jej kontakty i zaczął po kolei dzwonić. Zazwyczaj rozmowa trwała tylko chwilę, bo Rod chciał usłyszeć, czyj głos będzie w słuchawce, potem sobie zapisywał, czyj to numer i jeśli był to ktoś bliski, to zaczynał również nękać tę osobę. W następnym miesiącu zapłacił firmie, która zajmowała się sprawdzaniem, czy w danym mieszkaniu, biurze jest podsłuch, bo Rod podejrzewał, że jego żona próbuje go śledzić, ale żadnych podsłuchów nie było. Więc korzystając z usług tej samej firmy, zamontował podsłuchy, mikrofony oraz kamery w domu Shell, kiedy akurat przyjechał po dzieci. Widząc, że to nie wpłynęło na jej zachowanie i nie zamierza nadal wycofywać się z rozwodu, nie chciał przywieźć dzieci pod koniec weekendu, przez co Shell musiała wezwać policję. Zostało to zarejestrowane jako porwanie rodzicielskie. Annie oraz Milesowi nic się nie stało. Ale Rod zawiózł dzieci do nowojorskiego szpitala, gdzie poinformował lekarzy, że jego syn został wykorzystany seksualnie przez matkę. Nie było żadnych śladów, które mogłyby o tym świadczyć, a sam Miles zaprzeczył, że cokolwiek takiego miało miejsce. Więc Rod powiedział, że Anna była świadkiem takiej sytuacji. A kiedy Anna została o to zapytana przez lekarzy, tak samo jak Miles zaprzeczyła. Wtedy interweniowała policja, zwrócono dzieci Shell, natomiast Rod dostał upomnienie. Moment kulminacyjny nadszedł w momencie, kiedy mężczyzna dowiedział się o tym, że jego żona planuje przepisać cały majątek na dzieci. Wcześniej to on był spadkobiercą, a teraz miały przepaść wszystkie pieniądze. Miał dostać okrągłe zero. To go bardzo zdenerwowało, ponieważ liczył, że majątek Shell oceniany na 5 milionów dolarów przypadnie wyłącznie jemu. Więc 30 grudnia 2009 roku stwierdził, że jego żona musi za to w jakiś sposób zapłacić.
Tego dnia o 8 rano Shell pojechała z córką do fryzjera, a następnie wróciła do mieszkania i po jakimś czasie przyjechała Rose, czyli niania. Shell jak co dzień rano wyszła do pracy i tamtego dnia powiedziała swojemu współpracownikowi, że w ciągu 2 dni zamierza przepisać cały majątek na dzieci i Rod przestanie być ciężarem w jej życiu. Rod przyjechał po dzieci około godziny 17, wtedy niania minęła się z nim. Rod zdążył tylko zapytać, o której Shell wróci do domu, a niania odpowiedziała, że około godziny 9. Później, kiedy odwiózł dzieci około godziny 22, dowiedział się, że Shell jeszcze nie wróciła, ponieważ poszła na drinka. Zapytał Rose, czy w takiej sytuacji zamierza nocować w tym domu, a ona zdziwiona odpowiedziała, że nie. Wydało jej się to dziwne, ponieważ Rod nie miał powodu, aby o to pytać. W nocy, kiedy Shell wróciła do domu, jej aktywność w internecie została zarejestrowana przez laptopa, ponieważ kobieta sprawdzała w przeglądarce internetowej jakąś rzecz związaną z pracą domową Anny. Godzinę później sprawdzała wiadomości zostawione na portalu internetowym, na portalu randkowym konkretnie, bo od kiedy zaczęła toczyć się sprawa rozwodowa, stwierdziła, że chciałaby znaleźć właściwego mężczyznę. Rod sprawdzał na bieżąco aktywność w internecie swojej żony, ponieważ miał do tego dostęp. Później grał w tryk-traka oraz pisał na jakimś czacie z kobietami. Ostatnia aktywność została zarejestrowana około godziny 1 w nocy i kolejny ślad pojawia się około godziny 4:10 nad ranem, kiedy Rod wyszedł z mieszkania. Kiedy przechodził obok mężczyzny pracującego na portierni, wspomniał, że idzie do 7-Eleven, czyli takiego sklepu znajdującego się obok, i zapytał, czy chciałby coś z tego sklepu. Ten mężczyzna zapamiętał, że Rod o to zapytał, ponieważ wcześniej nie próbował nawiązać z nim kontaktu, więc wydało mu się to dziwne. Ale wtedy wzruszył ramionami i powiedział, że chciałby tylko Snickersa. 15 minut później, około godziny 4:25, kamery zarejestrowały, jak mężczyzna wraca do budynku i wchodzi do swojego mieszkania. Wyszedł z niego ponownie, tuż po godzinie 5 nad ranem, tym razem jednak wyszedł tylnymi drzwiami. Poszedł do innego sklepu spożywczego, tam kupił 2 wody gazowane i wrócił do domu 5 minut później. Po godzinie 5 Rod znów zaczął używać komputera i tym razem wysyłał maile do swoich znajomych o nadchodzącym turnieju tryk-traka. Tuż po godzinie 7 Anna zadzwoniła do swojego ojca i zaczęła krzyczeć, że coś jest nie tak z mamusią. To cytat. Rod rzucił się w stronę mieszkania Shell i kazał Annie otworzyć drzwi. Tak jakby zdając sobie sprawę z tego, co zostanie w mieszkaniu, od razu skierował się w stronę łazienki i zaczął wyciągać Shell z wody. Kobieta leżała w wannie, ociekała wodą, która była zmieszana z krwią i nie ruszała się. Rod kazał Annie zadzwonić na portiernię i powiedzieć portierowi, aby ten zadzwonił po karetkę. Tuż przed przyjazdem pogotowia, około godziny 7:12, czyli jakieś 10 minut później, Rod zadzwonił do swojego prawnika, ale ten nie odbierał telefonu, więc Rod zrezygnował z kolejnej próby kontaktu. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu jakieś 5 minut po tym, jak Rod zadzwonił do swojego prawnika i chwilę później na miejscu pojawili się ratownicy. Kiedy funkcjonariusze weszli do domu Shell, zastali niejednoznaczny widok. Syn kobiety, czyli 2-letni Miles, spał w łóżku. Natomiast Anna siedziała na kanapie i płakała. Rod siedział obok niej i wyglądał na oszołomionego. Ciało Shell nadal ociekało wodą oraz krwią, zostało znalezione na podłodze w łazience i wyglądało na to, że kobieta zmarła już jakiś czas temu. Jej ciało było sztywne ze względu na rigor mortis. Jeśli chodzi o miejsce zdarzenia, to wanna była wciąż wypełniona wodą aż po brzegi. Na jej powierzchni unosił się plastikowy nocnik, którego używał Miles, a to, co zostało od razu zauważone przez funkcjonariuszy, to, że szafka, która znajdowała się tuż nad wanną, zwisała. Została częściowo wyrwana z zawiasów, tak jakby ktoś poślizgnął się w wannie, próbował złapać za klamkę i pociągnął szafkę w dół, także została wyrwana z zawiasów. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak wypadek. Tak jakby Shell poślizgnęła się w wannie, uderzyła w coś, pociągnęła za szafkę i utopiła się. Ale śledczy szybko spostrzegli, że pewne szczegóły nie mają sensu.
Rod, siedzący wtedy na kanapie, miał na sobie szare dresy oraz białą koszulkę. Jego ubrania nie były przemoczone. A przecież gdyby wyjmował ciało Shell z wody, to byłby co najmniej zamoczony. Nie tylko nie znaleziono śladów krwi, ale jego ubranie było kompletnie suche. Więc co się stało? Kiedy zapytano o to, co się stało, powiedział, że jego córka przyszła do niego do mieszkania, które znajdowało się naprzeciwko, i to był pierwszy szczegół, który nie zgadzał się z rzeczywistością, bo Anna zadzwoniła do ojca. Rod dodał, że od razu skierował się w stronę łazienki, wyjął Annę z wody, a następnie zadzwonił pod numer 911. Kazano mu przeprowadzić resuscytację, ale w tamtym momencie już wiedział, że jego żona nie żyje. Jego odpowiedzi były zaskakująco spójne, tak jakby wcześniej przemyślał tę historię. Kiedy jeden ze śledczych zwrócił na to uwagę, Rod zaczął się trząść i dopiero wtedy zaczął płakać, więc inne funkcjonariuszki zaczęły go pocieszać. Zaczął powtarzać, że nie potrafi uwierzyć w to, że to się stało, i w raporcie policyjnym zwrócono uwagę na to, że starał się płakać, ale nikt nie widział jego łez. Więc zapytano 9-letniej Anny, co się stało, aby sprawdzić, czy historia Roda będzie pokrywać się z jej historią. Dziewczynka powiedziała, że ona i jej brat spędzili w domu ich ojca około kilku godzin. Kiedy wrócili do domu, ich mama przygotowała ich do spania. Kiedy ona i Miles zaczęli zasypiać, Anna, jak powiedziała, usłyszała matkę w łazience, jak wlewała wodę do wanny. Dzieci obudziły się około godziny 2 lub 3 nad ranem i Anna zauważyła, że jej matki nie ma w łóżku obok, a zazwyczaj spała ze swoimi dziećmi. Więc wstała i chciała zobaczyć, co się stało. Zajrzała do łazienki i zauważyła, że głowa jej matki znajduje się w wannie. Z jej opisu wynikało, że twarz Shell była skierowana w stronę ściany i stała tyłem do drzwi, więc Anna nie widziała jej twarzy. Klęczała nad wanną i pochylała głowę w dół, tak jakby chciała umyć włosy. Więc dziewczynka stwierdziła, że jej mama tylko opłukuje włosy i wróciła do łóżka. Wstała około godziny 7 nad ranem i kiedy po raz kolejny zauważyła, że matki nie ma, poszła od razu do łazienki. Jej ciało znajdowało się w wodzie. Wtedy zadzwoniła do ojca. Rod przyszedł do mieszkania i właściwie reszta tej historii pokrywa się z tym, co powiedział. Kiedy śledczy zapytał, czy Anna w środku nocy, kiedy wstała lub kiedy się obudziła, słyszała jakieś dźwięki świadczące o tym, że ktoś mógłby być w mieszkaniu, odpowiedziała, że nie, ale gdyby ktoś był w mieszkaniu, to prawdopodobnie nie zdawałaby sobie z tego sprawy, ponieważ miała twardy sen, tak samo jak Miles. Zrobiono zdjęcia ciała Shell, na podstawie tego śledczy określili, że miała między innymi ślady nad górną wargą, więc uderzyła szczęką o wannę. Ponadto jakieś czerwone ślady przecinały jej twarz. Nie było żadnych innych kluczowych dowodów, więc lekarz sądowy uznał, że przyczyna śmierci jest nieokreślona i zamknięto tę sprawę. Rodzina Shell była oburzona, ponieważ wszyscy jej bliscy mieli pewność, że to Rod ją zabił. Zatrudniono detektywa i wymuszono na policji, aby śledztwo zostało ponownie otwarte. Kiedy zaczęto badać wszystkie ślady, podejrzenia rodziny okazały się częściowo przynajmniej prawdziwe. Na pewno inna osoba miała związek ze śmiercią Shell, dlatego że ślady na szafkach zostały wytarte. Nie było na nich odcisków palców Shell, żadnej krwi, dosłownie nic. Tak jakby ktoś przetarł szafkę chusteczką. Co więcej, jeśli chodzi o szafkę, to śrubki zostały wcześniej wykręcone. A gdyby ktoś, załóżmy, że Shell, pociągnął za szafkę, za klamkę, obojętnie, to śrubki nie zostałyby wykręcone w ten sposób, tylko zostałyby wyrwane. 2 miesiące po śmierci Shell zarządzono ekshumację i dopiero wtedy jej ciało zostało dokładnie przebadane. Już pierwsze badanie potwierdziło, że przyczyną śmierci było uduszenie. Mijały kolejne miesiące i nie było wystarczających dowodów, aby aresztować kogokolwiek. Miesiące przerodziły się w lata i 3 lata po śmierci Shell Rod wprowadził się z dziećmi do swoich rodziców. To oni byli prawnymi opiekunami Milesa oraz Anny, więc Rod wiedział, że to oni będą zarządzać ich majątkiem. Dopiero wtedy jego rodzice, którzy byli zdania, że ich syn jest niewinny, zdali sobie sprawę, że Rod chce wykorzystać własne dzieci i zabrać im pieniądze.
Sytuacja ponownie zaczęła stawać się coraz bardziej niebezpieczna, dlatego że Rod stanowił tym razem zagrożenie dla swoich dzieci. Więc jego rodzice postanowili wyrzucić go z domu i przejąć opiekę nad Milesem oraz Anną. Mężczyzna bardzo chciał wykorzystać majątek należący do jego dzieci, więc wpadł na pewien plan. Zamierzał porwać Annę, która miała wtedy 12 lat, i wyjechać z nią do innego kraju, gdzie wyszłaby za jakiegoś opłaconego wcześniej mężczyznę, dzięki czemu jego rodzice nie mogliby już zarządzać jej majątkiem. Ten plan się nie powiódł, więc Rod chciał w inny sposób pozbyć się swoich rodziców. Próbował przekonać Annę, aby otruła swoich dziadków. Dziewczynka nie chciała się na to zgodzić, więc wymyślił, że sam pozbędzie się rodziców. W 2012 roku przy okazji wyborów prezydenckich miał podawać się za osobę, która chciała porozmawiać o polityce. W ten sposób dostałby się do mieszkania rodziców i zorganizowałby napad. Wszystko było zaplanowane. Rod nawet kupił czarną farbę do twarzy, aby przemalować się na czarnego mężczyznę, tak aby nikt go nie poznał, ale i ten plan z jakiegoś powodu nie udał się. Kolejny pomysł narodził się podczas huraganu. Rod wtedy pomyślał, że kiedy nie będzie prądu, będzie mógł włamać się przez okno, zabić rodziców i spalić dom. Ale tego nie zrobił. A skąd wiadomo o tych wszystkich pomysłach? Pisał o tym swoim znajomym online oraz kobietom poznanym na portalach randkowych. Wszystkie jego wiadomości oraz ślady zabezpieczone podczas śledztwa ujrzały światło dzienne i w 2015 roku, czyli niemal 6 lat po śmierci Shell, Rod został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Proces rozpoczął się dopiero w 2019 roku, 10 lat po śmierci ofiary. Jego prawnicy próbowali przekonać ławę przysięgłych, że Rod został niesłusznie oskarżony, a tak naprawdę śmierć Shell była wynikiem wypadku. Nie było jednak żadnych stosownych dowodów, które mogłyby potwierdzić tę teorię, ponieważ nagrania z kamer potwierdziły, że Rod nad ranem włamał się do domu żony i wszedł do niego ponownie około godziny 7. Kość Shell została złamana i świadczyło to bezsprzecznie o tym, że została uduszona. Taki ślad mógłby się też pojawić w przypadku uduszenia, ale tutaj nie było takiej możliwości. Więc Rod przyjął inną strategię. Tym razem próbował obwinić swoją córkę, czyli Annę. Sporządził notatkę, udając, że to jego córka ją napisała. A brzmiała ona tak: przez te wszystkie lata bardzo się bałam i to ja byłam winna śmierci mojej mamy. Kłamałam, nie tylko się poślizgnęła. Tego dnia pokłóciłyśmy się o jej randkowanie. Wkurzyłam się, więc ją popchnęłam, ale nie chciałam jej skrzywdzić. Szybko podważono wiarygodność tego dowodu i prokuratura przedstawiła ławie przysięgłych, że w przypadku tej sprawy kryminalnej motywem była chciwość, bo Rod chciał przejąć majątek Shell warty 5 milionów dolarów. Według prokuratury Rod wszedł do mieszkania Shell w nocy, kiedy leżała na łóżku, uderzył ją w twarz poduszką, następnie uderzył ją dłonią w twarz, przez co kobieta zaczęła krwawić. Stąd później znaleziono ślady krwi na tym kocu oraz na prześcieradle. Zaczął ją dusić i kiedy jeszcze żyła, zaciągnął ją do łazienki i tam zanurzył jej twarz w wodzie. Prawdopodobnie spowodował jakiś hałas, przez co Anna obudziła się. Wyszła na korytarz i spojrzała przez uchylone drzwi do łazienki, jednak nie weszła do niej, więc nie była w stanie zauważyć ojca, który schował się za drzwiami. Rod Kowlin w 2019 roku został uznany za winnego i został skazany na 25 lat więzienia. Jego dzieci, czyli 19-letnia Anna oraz 12-letni Miles, prosiły o złagodzenie tej kary. Bez skutku. Nie wiadomo, czy Rod Kowlin ma kontakt ze swoimi dziećmi, ale wiadomo, że opiekę nad Milesem po aresztowaniu Roda przejęli jego rodzice, czyli Kowlinowie. I to już wszystkie informacje, które udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Jest ona dłuższa, ale dlatego, że chciałam skupić się na życiu Shell oraz Roda, bo w tej sytuacji odegrało to kluczową rolę. Pojawiają się komentarze, dlaczego podaję tyle szczegółów z życia tych wszystkich osób. Jak wiecie lub nie, dla mnie najbardziej interesującymi sprawami kryminalnymi są te, w których osoba bliska jest sprawcą. I tutaj wszystko ma wpływ na te czyny, na przemoc, na morderstwo.
to gdzieś ma swój początek i jest jak efekt domina. Podsumować to można słowami Artura Conana Doyle'a. Jeśli go znacie, to bardzo się cieszę. Jeśli nie, to mówię, że jest to autor cyklu o Sherlocku Holmesie. Ale ten cytat brzmi tak. W bezbarwnym kłębku życia wije się szkarłatna nić morderstwa, a naszym zadaniem jest wysupłać ją, oddzielić i zbadać każdy jej cal. I tak jest też w przypadku tych podcastów kryminalnych. Dziękuję za przesłuchanie tego podcastu do końca. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu i do usłyszenia.